Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Tak, właśnie Ciebie, bo do Ciebie kieruję te dość nietypowe życzenia osobiście. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałem standardowo na początek życzyć dużo zdrowia, dużo szczęścia, pomyślności wszelkiej i jeszcze więcej pieniędzy, bo tego nigdy za mało. Do tego, co jeszcze? Do tego życzę Wam mnóstwa prezentów, takich naprawdę fajnych, jak wymarzonych, świetnej, pięknej choinki, którą wielu z Was na pewno będzie właśnie ubierać w wigilijny wieczór, jak to jest po części w tradycji, a niektórzy już ją mają ubraną. Co jeszcze? No, od siebie pysznych, smacznych 12 potraw. I no, tej atmosfery. Ta atmosfera to są właśnie ludzie, to jest właśnie to, co się dzieje wokoło. To nie jest to, co mamy w marketach. O nie. I życzę Ci, żebyś nie musiał, nie musiała pojawiać się w markecie w Wigilię, bo jeszcze trzeba coś kupić, czosnku nie ma, czegoś tam brakło. Oby to Cię nie spotkało, bo to jest najgorsze, co może być. Po prostu nie spędzać tych świąt tak jak każdych innych. Spróbujcie zrobić coś wyjątkowego i może okaże się, że to będą Wasze najlepsze święta w życiu. Musimy pamiętać, że świąteczny klimat nie powstaje sam z siebie, więc sami o niego zadbajmy. Zamiast spędzać, jak to się tam nazywało, Wigilię z jedynką, wyłączmy ten telewizor. Kevina jeszcze kiedyś obejrzycie, to Wam gwarantuję. Pamiętajcie też, że w tradycji Bożego Narodzenia bardzo ważne jest, że jaka Wigilia, taki cały następny rok. Więc nawet jeśli się trzeba trochę bardziej postarać, bądźmy dla siebie mili, kochani, uczynni, nie krzyczmy na siebie, rozmawiajmy. A to są takie, myślę, podstawy. Wtedy ten jeden wyjątkowy dzień w roku na pewno będzie wyglądał inaczej niż 364 kolejne dni. Pamiętaj także o kolędach. Cichą noc, czy lulaj, że Jezunio zna każdy, można go śpiewać. A jeżeli nie masz ochoty na śpiewanie, zawsze można puścić te kolędy w jakimś fajnym wykonaniu, byle nie Krawczyk, Górniak, Violetta Villas i Michał Wiśniewski, bo oni pewnie zaśpiewali już 3000 różnych wersji wszystkich kolęd. Można je puścić w tle całego dnia wigilijnego i też na pewno będzie to fajne przeżycie. Z mojej strony to wszystko, więc jeszcze raz na koniec dla Ciebie wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, jeżeli obchodzisz święta, a jeżeli nie, no cóż, w takim razie życzę Ci miłego dnia.